Halo, halo? Mobilni mechanicy, czy dobrze się dodzwoniłam? Idealnie. Dzień dobry, pani. Mam problem, duży problem. Co tam się wydarzyło? Wydaje mi się, że coś mam z układem hamulcowym. Szpatnie pedał, nie wygląda to fajnie. Dosyć się śpieszę, bo już miałam wyjeżdżać ze miasta do dziadków nad morze. I czy mógłby pan podjechać i mi pomóc? A co to za samochodzik? To jest Saab 9000 z 1997 roku. No. Trochę stary, ale fajny. Fajna szwedzka motoryzacja. Tak, wiem. Kiedyś w serwisie sama nawet pracowałem, coś tam to wiem. To się składa, bo Saab to jest specjalny samochód. Wiem. Nie każdy jest w stanie go naprawić. Udało mi się dotoczyć na parking pod wiadukt. To są okolice Opery. No, wrócimy tylko do pani, już kilka minut jesteśmy na miejscu. Czekam na panów. Dziękuję. Super, do zobaczenia. Do zobaczenia. Saab, kurde. Fajna sprawa. Uwielbiam samochody z lat 90. To się zawsze fajnie wszystko odkręca. Tak, to jest prawdziwa motoryzacja. Z Łasztowni w okolice Opery w Szczecinie trasa liczy zaledwie kilka kilometrów. Mechanicy docierają na miejsce awarii po 15 minutach. Po mojej wstępnej diagnozie coś się stało z hamulcami. Jechałam sobie do dziadków nad morze i coś zaczęło dziać się dziwnego. Hamulec mi wpadł. W taką pogodę nad morzem? Co tam będzie pani robić? Nad morzem jest najfajniej po sezonie. Mówią to ci, którzy nad morzem mieszkają. Ale ładnie zachowane 9000, naprawdę. Wiem, dziękuję. Trzymam go pod dachem. Awarii uległ Saab 9000 z 1997 roku. Pojazd posiada silnik o pojemności 2,3 litra oraz mocy 200 koni mechanicznych. Będziesz naciśnieć ten pedał, zobaczysz? No, ale miękawy. Łukasz, cieknie z koła, płyn hamulcowy pani już ucieka. Pani się schyli, tutaj zobaczy, jest plama, coś pękło, albo się leje z zacisku, albo z przewodu, ale to musimy zdemontować koło. A długo już ten samochód pani ma? 4 lata. O, zdążyła się pani zaprzyjaźnić z nim pewnie. Tak, i to jest pierwszy raz, kiedy cieknie mi płyn hamulcowy, bo ciekły mi już wszystkie płyny. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pozostałe. Pani zobacz, cieknie pani z przewodu hamulcowego. Okej. Okay. Przewód stary, nigdy nie wymieniany, jak widać. Dziewiczy. Dziewiczy, dokładnie. W wyniku eksploatacji doszło do rozszczelnienia przewodu hamulcowego i wycieku płynu hamulcowego. W tej sytuacji samochód może nie zareagować na wciśnięcie przez kierowcę pedału hamulca. Jak wygląda z drugiej strony przewód? Tak samo jak u ciebie. Niedobrze wygląda. A to zakleicie ten przewód? Nie, będzie trzeba go wymienić na nowy. Nie wolno kleić przewodu hamulcowego. Po 26 latach ma prawo się coś zepsuć. Tak jest, tak. Wiem to po sobie. Mechanicy najpierw muszą zdemontować stary przewód. Zesrać się nie dać. Wygląda to źle. Źle? No, bardzo źle. Bardzo? Znaczy nie będziemy musieli ciągnąć nowych przewodów metalowych z całej pompy, aż z samego przodu.